Witała z DLLach55, a to jest Need for Speed World. Dziwnie powiedziałem ten Need for Speed, ale dobra. Dzisiaj przedstawiam wam Suprę. Suprę dlatego, że będzie za niedługo, za 750 tysięcy lajków. Więc chcę wam zaprezentować, jak ona jeździ na moich częściach. I czy ten dar od twórców, od deweloperów będzie godny, czy jakby to nazwać, czy ten samochód po prostu będzie dobry, czy nam dają jakiś dobry samochód, czy jakąś tam szmaciankę. Dobra, to co? Co mogę na początek powiedzieć o tym samochodzie? Jest ładny przede wszystkim. To jest bardzo ładny samochód. I to jest jeden z, według mnie, najbardziej tuningowanych samochodów, jakie można po prostu tuningować. To jest świetny samochód do tuningowania wizualnego. I dlatego mi się strasznie podoba. Ogólnie sam jej wygląd mi się strasznie podoba, więc jako iż to jest samochód do tuningowania wizualnego, jest bardzo dobry do tego, to musiałem po prostu kupić mu boty kita za boosty. Po prostu nie mogłem patrzeć na wygląd jej bez tego boty kita. Wybrałem właśnie taki boty kit, jest całkiem fajny. Spoilera nie zmieniałem. O ile pamiętam, to nawet nie ma innych spoilerów, a nawet jakby były, to tak, żebym nie kupił żadnego. Ze względu na to, że właśnie lubię w tego typu samochodach ten taki fajny spoiler, taki, wiecie, taki jak ma na przykład Supra. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Supra mam już od dość dawna, z rok około, lub nawet i dłużej. Jeździłem nią trochę, jednak nie na tyle wystarczająco, żeby się nią nacieszyć. Dlatego dzisiaj się trochę nią nacieszę, prezentując wam ją i jak ona się sprawdza. Dobra, to co? Jedziemy coś, nie? Dobra, na początek. Sprawdzę, czy są jacyś znajomi. Jest Lucek i Norbert. Dobra. To więc zaraz będziemy się widzieć w lobby albo na wyścigu. Zobaczymy, czy może któryś z moich znajomych będzie chciał zagrać. Okej, jestem. Ze mną jest Lucek, mój dobry kolega z teamu. Na pewno większość osób go zna, jeśli ogląda. Jest dość popularnym wśród osób robiących filmiki z Need for Speed World'a. Wziął kołtacza, ja mam Suprę, zobaczymy jak to będzie. Jak widać, moja Supra miała jakieś tam nitro. W sumie ona ma chyba dość średnie nitro. W sumie do końca nie wiem. Widać, całkiem fajnie skręcę czasami, ale jednak ten skręt nie jest doskonały. Dobrze się trzyma drogi. Przyspieszenie całkiem niezłe, ale jak widać, kołtacz chyba nadrabia właśnie tym lepszym skrętem. Już siedzi mi na dupie. Jedzie tak. Używa pewnie techniki tak zwanej na spocenie. Wow. Nie
Nie będę używać power-upu, bo po co? Zobaczymy. Cóż, chyba przyspieszenie podobne, lub moja supra ma lekko lepsze. O, i koniec. Widzieliście, był całkiem ładny przejazd. Nie podoba mi się malunek tej supry, muszę ją przemalować koniecznie. Przed chwilą lekko ją przemalowałem, ale to mało dało. Muszę ją totalnie przemalować. Biały i czerwony zostawię. Zaraz się zobaczymy jeszcze na drugim wyścigu. Okej. Jesteśmy na drugim wyścigu. Aj, nie trafiłem. No niestety się zdarza, ale patrzę, że kotacz nie ma aż tak dobrego nitra, więc nie miałem dużej straty. Zobaczymy. Jedziemy Main Street. I... tak, chyba moja supra ma lepsze przyspieszenie. Ciekawe, jaką ma maksymalną prędkość. Raczej nie za dobrą. Mi się wydaje, że Kołtacz ma lepszy skręt. W sumie nie oglądałem jego ostatniego filmiku właśnie o tym samochodzie. Zobaczcie. Kółcyk naokoło. Jak widzieliście, supra jest bardzo stabilna, wszystko. Oła! Właśnie. Za górki. Za górki często są trafiki i zawsze mnie wpadam. Supra się bardzo fajnie prowadzi, więc chyba nam twórcy, raczej no, nam twórcy gry. Raczej ci producenci zafundowali nam ładny prezent za 750 tysięcy lajków na Facebooku. Samochód nie jest taki słaby w sumie, choć nie spodziewałem się wygrany nim w klasie B, która klasie B z MR2 lub innymi samochodami. Dobra, i ponownie wygrana. Wygrałem dwa razy z Ludzkiem. Było całkiem nieźle. Cześć, to była bardzo łatwa wygrana. Okej. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o zaprezentowanie supry. Jeszcze ostatnia rzecz, czyli garaż. Zaprezentowanie moich skilli i moich osiągów. Części do osiągów. A co ja tu mam? Mam tutaj tak, przedłużenie nitra, moc nitra i ulepszone osiągi. Widzę, że tutaj same skile trzygwiazdkowe mam. To jest bardzo fajnie. O, całe 20%. Myślę, że dzięki temu można jeszcze wygrać jakoś tą suprą. Jeśli się będzie miało szczęście, to naprawdę dobrze się pojedzie. Więc w sumie da się tą suprą wygrać, jak się jest bardzo dobrym graczem. Więc jeszcze moje części. Otóż mam tutaj same ultrasy. Dokładnie. Ultra silnik na 17. Ultra doładowanie 8-12. Ultra przekłania 9-13-4, zielona ultra, ultra zawieszenie 9-4-13, hamulce ultra, te takie poręczowe 13 i koła oponki 4-9-9 ultra. Nie wiem, którego koloru. Chyba czerwone. Nie, czerwone to są. Zero tuning mod.
A, nie, to jest to, ale to był jeszcze drugi Nitro, coś tam, nie pamiętam. To ja nie wiem, które są. Chyba niebieskie. Ta, o, niebieskie to są, dobra. Jeśli chodzi o mój malunek samochodu, to mi się nie podoba, brzydko go zrobiłem. Muszę od nowa namalować ten samochód. No. Więc chyba tyle. Okej. Więc tyle, jeśli chodzi o Suprę. No więc chyba trzeba się żegnać. Samochód średni w klasie B. Może w klasie B jest o wiele lepszy, by musiał. Luzek ma chyba w klasie właśnie. W klasie C, no. W klasie C ta Supra może być dobra i chyba Lucek ma. No, Lucek ma ją w klasie C. Chyba nią da się wymiatać w tej klasie. Nie wiem. Nie sprawdzałem osobiście. Od razu ją wsadziłem do B, bo miałem dość dużo ultrasów jeszcze za tamtych czasów, więc wiecie. Dobra, no to kończymy. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Do zobaczenia w moim następnym filmiku. Siema!